Wyjmij pojazd z garażu. Nie ma samochodziku. Ale przynajmniej na sportowo pojeździmy. Kaska i dogląd biznesu. Wypłać luźnego kafelka na dzisiaj, akceptuj. Gotówka zwykła, brudna. Dobry gangsta, zwykły styl, elo. Dobra, mamy kaskę, teraz tak, dwie zdrabeczki. Zdrapiemy sobie na siłowni, ale kupimy sobie w sklepie. Siemaneczko, wariaciku. Zdrapka plus jedna. Co jest? Aha, no to już pokupowane. To na razie, dotkolować furę. Tak, słucham, fajny cappuccino. Dzień dobry, to Richard. Richard, jaki Richard? Richard Flintstone, stary dziadeczki. Dokładnie, to ja. A, siemano, co tam? Słuchaj, też dostałeś pełno fuchy od Billy'ego Pearsona. Czyli pierdolę paru mieszkań. Tak, nie wiedziałem, że ty dla niego pracujesz. Tak znaczy, ja tam tylko doglądam tych mieszkań. To śmieszny kontakt, stary. Ale nie wiedziałem, że już cię, wiesz, wkręcił w sobie biznes. Wkręcił, byłem z nim na tak zwanej herbatce. Ty słuchaj, bo teraz odholowuję furę, jadę na biznes zobaczyć, ile mam kasy i możemy później skoczyć na, wiesz, jaki biznes? Na siłkę? No na siłkę jadę, tak. Jestem niedaleko. No to dawaj na siłkę, spotkamy na siłowni, pogadamy o tym całym mieszkaniowym biznesie. Dobre. Elo. Servus. Schowam tą brudną kasę, nie będę się z nią woził. Otwórz schowek, brudny szmalec, schowam tutaj cały. Siemano, elo. Dobra, stary dobry Emperor. Dupcy takim właśnie uberowcem w środku, taką starą skórą. To jest właśnie prawdziwy klimat samochodu. Oh yeah. Do roboty. Wow, uwaga, przypona. No i klasyczny boczek, to już każdy zna, perfekcyjny. Wow, idealnie! Jak w jakimś początku do gry, single player. Siemanko stary, co tam słychać? Siema ziomal! Siema dziadu, jak tam klimacik w areciku? A tam za klimaciku, równiuczko! Ty słuchaj, muszę tylko załatwić kilka spraw. No co, dopiero wstałem do roboty, idę biznes ogarniać, sprawdzić, czy wszystko na siłowni gra. Co tu mamy, karnety 851047? To może jest najmniejszy czystością? Czystością, jasne, poradzę teraz miotło, za chwilę pogadamy, tak? Muszę doglądnąć biznesu. Jasne. Witaj, steryt, witajcie panowie, kłaniam się nisko. Siemano. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dzięki. Tak, tylko nie chodź po ławce, wszystko gra, papier jest, płynę do detekcji, papier. Chciałem pogadać chwilę. Jasne, za chwilę, daj mi minutę. Wszystko. Witaj, Eliaszu, jak tam stan konta firmy? To mi się podoba. Jedziemy pogadać i wpłacić kasę, steryt, za mną. Tak. Więc parę spraw do obgadania. Tak, przewidziesz mi co i jak tam. Mam dla ciebie też pod każdą premię, zarobiłeś coś sobie w ogóle? Czy ja przez te kurwa, nie wiem, ten czas u szefa nie było, to teraz razem z tymi to 200 tysięcy jem. W tamtym tygodniu 146-200 chyba i w tym tygodniu 46 jakoś. Trzymaj, to premia dla ciebie. Kurwa, dziękuję. Dobra, szefie, bo ja tutaj pod szefa nie obecny, ale to musimy przejść, żeby tutaj dużo ludzi nie słyszało. Jasne, pakuj się z samochodu, bo jadę to jeszcze załatwić. Płać sobie tą kasę, pojedziemy do banku, żebyś to płacił. Nawijaj, co jest grane. Dobra, przede wszystkim tak, otworzyli nową restaurację, Al Oro, nie? Al Oro, właśnie widziałem w informacjach, miałem się tam wybrać dzisiaj, no i co z nim nie tak? Teraz mnie szef słucha, ja tam rozmawiałem, tam szefem jest jakiś tam, nie wiem, kto tam jest w garniturze, jakiś ładny gościu, kurwa, byłem tam dzisiaj, rozmawiałem z nimi, wszedłem z nimi w układ. Układ był taki, że tym pracownikom, im tam było pięciu, dałem karnety na trzy dni, za darmochę, kurwa. Dzięki temu każdy klient z naszej siłowni ma tam 25% zniżki na wszystkie produkty, które mają. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkty, dlaczego to zrobiłem? Zrobiłem to dlatego, żeby więcej ludzi było na siłowni, bo tak, jak szef tam pójdzie i kupi tam sobie lasagne, nie? Będzie szef na przykład, nie wiem, no lubi szef, kurwa, no chodzić ludziom po chatach, kurwa, rozumiesz, o co chodzi? Ja, jasne. To szef tam wchodzi, wpierdala, kurwa, lasagne i szef te chaty opierdala dwa razy szybciej niż normalnie szef opierdala. Lasagne, dobrze, no teraz nie żałuję, że dałem te 40 koła. Na początku trochę szczypałem się, ale teraz zasłużone 40 koła. Słucham jeszcze dalej, do tego następne, jak szef kupi sobie tam, kurwa, makaron, takie spaghetti jest. To pojedzie szef na rolnika, oni tam mają umowę podpisaną, 300 dolców więcej płacą za każdy kurs. Jak to zrobisz? Jak wpierdolisz od nich spaghetti. I jeszcze mają tam zupę, która podnosi po prostu nawodnienie organizmu i podnosi na maksa wyżywienie, że odżywcze. Czyli mówisz, tak? Lasagna będzie dobra, jak będę się wybierał na wycieczkę do mieszkania, co? Tak. Świetnie, zostawmy to między sobą, dobra? Okej? No dobra, wszystkie twoje informacje.
Ale to ja ci powiem, szefie, że to oni tam mówią sami, kurwa. Aha, myślałem, że jakoś czytajmy do tego, bo doszedłeś sam. Nie, sam. I właśnie pomyślałem, że to będzie dobry sposób na to, żeby ludzi przyciągnąć na siłownię, więcej osób, bo ostatnio się chujowo dzieje, trochę mniej ludzi jest, tygodniu było. I tam jest zniżka właśnie, 25% dla każdego, kto posiada karnet. Okej, okay, dobra, druga dobra, nice. Jest taka, we wtorek przyjdą te, ci z drużyny piłkarskiej, rozmawiałem z nimi o kontrakcie na cały miesiąc. Za 25 tysięcy, bo znaleźli jakiegoś dużego sponsora. Oni tam będą chcieli dla każdej osoby będą chcieli za 25 tysięcy karnet na miesiąc kupić. Kurwa, steryt, brachu, naprawdę mega w chuj ogarniesz temat, powiem ci, że... Jeżeli chodzi o ceny, dobra, jeszcze ceny. Ceny zwiększyłem, ceny jest tak, za jeden dzień jest 2000, 3 dni to są 5 tysięcy, tydzień to jest 9 tysięcy, cały miesiąc 35 tysięcy wychodzi. Zastanawiam się, kto jest szefem tej siłowni, ty czy ja, ale dobra, świetnie, takiego kogoś potrzebowałem właśnie, menadżera, który to ogarnia, ja tylko zgarniam kasę. Szef sobie na wakacjach siedzi, a ja ogarniam. Ale bardzo dobrze, i kasa z tego będzie świetnie, wpłaćmy tak w takim razie pieniądze zarobione, świetnie. Jeszcze jest jeden temat. Aha, nawijaj. Mam takiego znajomego, który specjalizuje się tam w różnych sadzonkach, w takich rzeczach, nie? Aha. I musimy podjechać na chatę, to szefowi coś pokażę. Sadzonki mówisz? Bo tak się składa, że trochę mam ziaren, czyli trochę, w sumie to jedno ziarno mam. Jak szefowi coś pokażę, to szef pierdolnie, tylko na chatę chodź. Dobra, jasne, możesz poprowadzić? Jasne, że tak. Kurwa, kto tego alarmu nie gasi? W ogóle coś się stało, kurwa, z siłownią, ludziom forma pospadała, burza taka pierdolnęła, że ja na przykład... Poważnie? Stoję, a jesteś kurwa, w stanie tutaj ocenić moje parametry? Tak, ja na systemie, kurwa, jestem na zero. Szef jest na wytrzymałości 86, tak patrzę na szefa, myślę, tutaj się rzuca, myślę, że w bicepsie jest tak, no, 87. Poważnie? Czy cały czas trzymam formy? Kurwa, szef, o to właśnie chodzi. Szef po mnie sprawdzi, szef coś zobaczy. Masakra jedna wielka. O kurwa, stary, ale spadki, ja pierdolę, ale spadłeś. Nie powinien ci tego mówić, ale spadłeś jak skurwysyn. No to szef, posłuchaj, że 15 minut temu przed burzą, kurwa, byłem na maksa w formie, tak piorun pierdolnął. A, kumam, jasne, nie masz to przejmować, wrócisz do formy, wiesz, pamięć mięśniowa i te klimaty. Jedźmy na chatę, potem na siłownię, bo tam mam spotkanie z pewnym dziadem, mam pewien biznes. A ty piluj dalej siłownię, będziesz jeszcze więcej zarabiał, stary, jeszcze ci więcej zapłacę. Na luzie, szefie, jak ja szefowi zaraz coś pokażę, to kurwa najlepszy deal będzie na siłce, który opierdalam. Jasne, siema, dziadu, niedługo będę na siłowni, ogarniemy ten nasz biznes, nie zajdzie smrok, będziemy już mieć zlecenia. Hejka, zaraz będę. Małych sprzymierzeńców. Przymierzeńców, nie sprzymierzeńców. Tak, nie tylko będzie, to zobaczycie. Przyjeżdżę jak najprędzej. Jasne. Pierdoli też. Typ, kurwa, na siłownię, kurwa, z maczetą, kurwa, wpadł. Szef coś myślał, może szef o tym, żeby, kurwa, na tej siłowni iść w jakiś tam, kurwa, mały biznesik. Ale jak? Koniecznie, że tak powiem, legalny. Stary, różne rzeczy myślałem, no. No to zaraz, kurwa, szef zobaczy coś. Chcesz mi tutaj mówić o jakichś narkotykach? Coś lepszego, szefie. Co? Szef, nie ma nic lepszego, może jest. No, szef zobaczy to. Grzegorz Klimek przekazuje 100 piłek do Akademii FC Ulani. Idealnie jest rapę, zaraz trzeba coś skręcić i oglądać szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Pozdrawiam z Olkusza. Pierdalasz, szef chaty, szef się stresujesz, coś takiego. Walisz pan Lemon Hejza i stres, kurwa, znika. A amnezja, szefie, szef zajeb amnezję, to szef się będzie czuł jakby, nie wiem, jakby szef, kurwa, kamizelkę kuloodporną na siebie nałożył. Poważnie? No. A hejs co mi daje? Co, jak dajem hejsa, to co? Demon hejs, spada stres, lepiej się człowiek czuje, ma lepszy humor i tak dalej, nie? Okej. Tak. Amnezja, hejs, to jestem, wiesz, wytrzymalszy, amnezja, tak? Amnezja jest się wytrzymalszym i to bardzo dużo to daje. Ojej, a dzięki, stary, można tym dealować, a skąd takie rzeczy masz? Skąd masz takie smakołyki? Od znajomego, mogę po niego zadzwonić, to się dogadamy. Ja się dogadałem tam z cenami mniej więcej. On sprzedaje tego Lemon Hejza za 400 dolców, a tego... Ale za sztukę, amnezję, czy za taki pakiet? Za sztukę. Czy ja kupiłem od niego, tak, ja powiem szefowi tak, ja kupiłem od niego w woreczkach normalnie topy, to z 10 topów robi się 5 blantów. To sprzedaje topy, nie blanty. Tak, w sklepie się kupuje normalnie bletki i się to przerabia na blanty. Blanty też może sprzedawać normalnie. Okej, kumam. Kulka wodna, tak, jasna jeden sprawa. Jeden blant idzie za 2000. Jeden no, blant za 2000. Okej, kumam, tylko stary, wiesz o co chodzi? To jest legalne? No niekoniecznie. Niekoniecznie, dobra. Szefie, właśnie o to chodzi. No dobra, jasne. Bo teraz nie wiem, tak, czy to... szef jest, ja myślę, bo... My się możemy spotkać z nim. On może podjechać, możemy z nim porozmawiać, on może to nawet sprzedawać po cenach hurtowych, tak żebyśmy gonili na siłowni.
Jeżeli chodzi o szefa, to ja to mogę gonić, szef nie musi nawet tego gonić. Mi się wydaje, że to jest dobry biznes, żeby cokolwiek tutaj zarobić więcej, dlatego że on mówi, że on tego... Dobra, zróbmy tak, wiesz co, ja nie chcę maczać paluchów w takim syfie. Znaczy z chęcią oczywiście kaskę przytulę. Umówmy się tak, że to będzie twoje źródło też jakiegoś dochodu. Dzielimy się pół na pół. Dealuj sobie tym, ogarnij z nim kontakt, ukrywaj ceny, połowa leci kasy do Eliasza. Co ty na to? No jak zobaczysz, że to trybi, nie ma przypału, to wjeżdżamy dalej z tym. Na razie zobaczymy, jak to trybi. Ja i tak na siebie. No dobra, no to w takim razie spadajmy na siłkę. Okej, daję ci zielone światło, stary. Szef pamięta o lasaniach, nie? Lasaniach, jasne, lasania. Ja. A dużo masz tych papierosów na chacie? Na chacie jeszcze mi zostało chyba 5. 5, okej. Ale to jestem w każdej chwili w stanie zadzwonić do niego. A tego, co mi dałeś, te blanciki, to za ile mogę je sprzedać? Bo to są, i to jest jedna sztuka po jednej blancie mi dałeś, czy po 3 sztuki? Lemon Hazy po 500, 550, po 3 sztuki dałem. Lemon Hazy po 550, a Amnezja po 2001. Wow, dobra, jasne. Sprawdzajcie, czy wszyscy mają karnety? Nikt za darmo nie ćwiczy? Wszyscy mają, jest gitara. Ja nie mogę, Franklin! Jak tam, stary? Dość, kurwa, dość! Ale easy, widzę, że ładnie jest wysprzątane wszystko. Jest. Chodź, pogadamy o tym biznesie. Ale ci ludzie nie sprzątają po sobie. Jak to nie sprzątają? Musisz zabrać karnet. Komu zabrać karnet? Temu, on mnie wyniósł z siłowni, wyniósł mi groził. Jak to, który pan? Halo? Przepraszam, to nasz pracownik od sprzątania się skarży, że pan jest tu niebezpieczny. Pierwsze... Co jest, co ty robisz? Ej, ale puść go! Halo! Po pierwsze... Po pierwsze... Nie jestem niebezpieczny, bo jakbym był niebezpieczny, to bym panu zrobił krzywdę. Jestem policjantem, nie psem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Poprosiliśmy wszystkich rzeczy, żeby pan nie nagrywał nas. A co nagrywał? Łaził z kamerą i nagrywał dziewczyną tyłki. Czy pan... A to też kurwa, to też... A ty nic nie chcesz mi powiedzieć. Co ty pierdolisz? Prawda, nieprawda, stary, nie słuchaj ich. Masz jakieś nagrania? No mam jakieś. No to mówisz, że nie nagrywałeś, a masz nagrania? Co jest z tobą? Chodź, pogadamy. Spokojnie, zaraz z nim pogadam, wyjaśnię wszystko. Dobra, stary, wiesz, nagrywaj sobie co chcesz, tylko z ukrycia, wiesz. Możesz mi też podsyłać jakieś fajne nagrywki. Tylko rób to jakoś na tajniaku. A teraz druga sprawa, dzisiaj będę miał zlecenie na kilka chat. Kilka dzieciaków i gdzieś... Co? Co ty kurwa odpierdalasz? Chowaj już tą kosę, co jesteś pojebany, stary? Posłuchaj, mam kilka dziadu, mam kilka zleceń. Dzieciaki pojechały na kolonie ze starymi. 7-6 mieszkań może być wolne. Czekaj, idą jakieś kosztany. Cześć. Będzie około 6-7 chat, pojedziemy na miejsce, tak się ciemni, kumasz? Jeszcze sprawa. Co? Jest wszystko git, kumasz? Dziadu, jebany. Ogarniasz? Wszystko jest git z tobą? No ogarniam się jakiegoś kurwa owsa się nawdupcałeś? Jaki owca? Owsa, owiec. Dobra. Stary! Masz jakąś furę? Nie mam fury, właśnie nie mam. Dobra, za mną chodź. Pakuj się, kasztanie. Wszystko okej? Okay? Dziadu? Dziaba daba du! Jaba daba du! Skurwysynu! Poczekamy na zmrok, zgarniemy zlecenia i mam stare zajebiste info. Podobno jak opierdolisz lasagne, to szybciej się robi chatę. Dobra, jedziemy do restauracji z lasanią. Musimy zamówić dwie podwójne duże lasagne. Na roztreniowaniu jestem i wiesz, troszkę więcej kalorii jem. Lasagne inne, to jest kurwa! Słuchaj, koleś! Jebany, kurwa, zrzędzący dziad. Jebany, zrzędzący, czarny... Co? Brat. Co? Nie brat, stary. To tutaj chyba. Słuchaj, spotkałem się z tobą w scenach biznesowych, a nie żeby wpierdolać kupę lasagne. Zaufaj mi, jak zjemy to jedzonko, będzie nam zajebiście dobrze. Dawaj, siwy, zobaczysz trochę miasta, trochę świata. Musisz troszkę bardziej być wyluzowany, rozumiesz? Trochę swagować. Jesteś w stanie trochę poswagować, mordziu? Dawaj. Luźno. Kumam czacze. Dobra. Jasne, kuma. Prosta sprawa. Zapraszam na lasagne, chodź. Dobry. Dzień dobry. Ale dupcie się ma. Weź tam budę ogarnij, nie? Co? Dzień dobry, my chcemy podwójną lasagne z kolegą, żeśmy chcieli zjeść lasagne waszą bardzo dobrą. Kelner. Spokojnie, zamawiam, to jest kolejka, dziadu. Lasagne dla mnie. Dobra, czyli 4 lasagne, tak? Dobre lasagne. Brawo. Potrzebujemy. Państwo mają może karnet? Na siłowni jestem właścicielem siłowni, kolega pracownikiem stąd. Co ty powiedziałeś? To będzie 25% zniżki. Pizza Avangelo Special, spaghetti romacarono, dwie porcje zupy cappuccino. Ciężko. Ja dobrze każę, właściciel... Garnuk Gym, siłowni, tak. Razem z moim kompanem przyszliśmy do was coś zjeść. Słyszeliśmy wiele dobrych opinii. Miło mi poznać, spadnie.
Miło, witam serdecznie, Franklin Cappuccino. No miło, miło, fajne miejsce. Rozmawiałem dzisiaj z takim sterydziarzem od was. Tak, to moja prawa ręka. Mówił mi, przybąkiwał właśnie mi, że dogadaliśmy się, tak, w sprawie tutaj jakichś procentowych zniżek, jasne, jak najbardziej. Dla was, dla zarządu macie 50%, tylko tak, tak. Marze, a normalnie każdy pracownik, znaczy pracownik, sorry, gość. Klient oczywiście. Tak. 25% zniżki, nie? Tak, dokładnie tak, świetnie dogadany biznes, jasne, przebąkiwał mi, mówił mi wszystko jasne. Polecam zupkę, bo można się najeść i nawodnić. Tak, zupka, ja sprawdzimy na pewno. Aha, spróbują panowie. Jaka to jest zupka? To jest na Małżach, na bazie Małż i Cioppino się nazywa. Zapraszam, za 350 ma pan dwie porcje i... Tutaj płacę, tak? To będzie 600 dolców. Proszę bardzo. Ja zapłacę spokojnie ogarnę to siwy. Nie, tutaj dla pana... Ale ja mogę zapłacić za siebie przecież. Tutaj daję dwie lasagne plus pićka. Kole, wodę z pranka, co pan sobie życzy? Ja poproszę z pranka. Okej. Okay. Tam nie będzie kola. Dobra, tylko idę jeszcze dwie lasagne przygotować. To ja sobie to wezmę. Zniżka przecież, miała być zniżka. Jest zniżka zapłacona, jest niestraj żurem, kurwa. Franki mówił 50%. No 50%, dwie lasagne to 1200, 50% z tego to 600, tak? To w sumie tak. No. Złaś z tego stołu. Kurwa, po co piję wodę, jak jest... nie umiesz. Ty pierdolisz, jak jest, normalnie siedzę na krześle, ty się prujesz, dziaduwo. Pana. Jasne, dla ciebie, dla Zania. Pakuj się, bo za chwilę wejdzie zmrok. Ja przyniosę, tutaj proszę zapłacić, ja przyniosę zaraz. Muszę zajarać. Patrzcie, widzę, jak to się robi. Patrzcie. Dzieciuchy. Siema, malenia. Masz może poratować cygaretą? Niestety nie. Okej, jasne. Strasznie upalnie dzisiaj, co? Ciutkę. Pa, pani tutaj klientka, czy pani tu pracuje? Pani właścicielka pewnie, co? Z taką furą? Nie, miałam pracować, ale chyba to się musi w czasie trochę przesunąć. A, jaha, w sensie, ale jako kto? Bo chyba nie wyobrażam sobie pani... Nie wyobrażam sobie pani na pozycji kelnerki, pewnie jakoś w zarządzie, co? Pasowałabym. Ha? W sensie, że pasowałabym do zarządu. A, pasowałabym, myślę, że pracowałabym, tak? Pracowałabym, jaha. A czym się aktualnie teraz zajmujesz? Niczym w sumie. Jakby to powiedzieć, wróciłam z mini wakacji, tak no. A, mini wakacje. Garniam sobie powoli na mieście, co jak robotę szukać, czy coś. Jasne, tak w sumie, no, tak głupio pani cały czas w Franklin. Franklin Cappuccino jestem, tutaj z osiedla. Chłopak dobry. Siemano, mordziu. A ty to? Kayla. Kayla. Gdzieś się kojarzy, gdzieś chyba na siłowni widziałem. Czy w tych klimatach trenujesz coś u nas? Nie. Nie? To może kogoś podobnego. Nie. Chciałam, ale no. Trochę drobne nieporozumienie chyba wyszło. Nieporozumienie? A to znaczy, co się stało? Po co wracać do przeszłości? Ale spokojnie, zawsze możesz tylko wyjaśnić, no może jakiś, pewnie jakiś pracownik niestosownie się zachował, bo nikogo nie było? No nie, pan mnie zezwał. Ja? Siebie? No, nie przypominam sobie. Ja mówię, było minęło. A, ale to serdecznie przepraszam, musiałem być w szale, wiesz, że mam dwubiegunówę ostrą, jak nie jeba, bo mi wypierdala hormon. Przyjmij może najnieskromniejsze przeprosiny, no. Rzadko się zdarza, że kogoś wyzywam. Tym samym, co ty pozdro. 10 złotych. Ja to już, no, nie pamięć to. Jasne. Jak coś, to zapraszam, mam dla ciebie darmowy karnet 3-dniowy. Jeszcze raz do zobaczyska. Aha. Ja. Mam numer. Jaha. Będzie kokszony. Kolejna się pytała o numer, ale dzisiaj już mam dwie nagrane. A u ciebie, dziadu, jak? Pewnie nie możesz się opętać, co? Odmuch, bo gównem dupisz. Słuchaj, potrzebuję kominiarek, żeby mieć takie mieszkania. I klamek. Masz pluwy? Co? Mam tylko ten scyzorek, który ci pokazałem. A, scyzorek, dobra, nada się. Potrzebujemy klamy, kominiarek i musimy, wiesz, mieć twardzielskie ksywki, musimy być ostrzy. Bo rozumiesz, jak spotkamy kogoś w mieszkaniu, to bez zastanowienia musimy go odjebać, kumasz to? Jesteś to gotowy? Jesteś gotowy, kurwa, na ciężki hardcore? Jestem gotowy na Coco Jumbo. Coco Jumbo, jasne. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Obsłużenie. Jak smakowało? No, elegancko, jasne. Pewnie, że dobre. Fajna knajpka, fajny wystrój. Moja noc się lepiej gotowała. Panowie, jakie zniżki mieli, czy nie? Niestety nie policzono nam zniżki. A Policzono. A panowie na to mieli zniżkę. Po 50%. Jako właściciel. Aha, właściciel siłowni. Będziemy już lecieć. Było bardzo miłe do zobaczyska. Zdróweczka. Dawaj się, wiśnawio, kurwa. Co, musisz się przebrać. Czy chcesz w takim stroju, kurwa, iść na robotę? Ja w takim stroju chcę iść na robotę. Mam jedyny strój i tak będę chodził. Dobra, w takim razie ja się muszę przebrać.
Nie masz fury rozumiem, nie, tak? A masz prawko, umiesz prowadzić? Prawka nie mam, ale umiem. Dobra, to byś prowadził w takim razie. Dobry. Słuchaj, ja nie jestem tobą, że muszę się przebierać co chwilę, żeby wyglądać modnie. To nie chodzi o modę, tylko trzeba się kamuflować, jebany dziadu. Ale po co ty masz się kamuflować? Stary, bo idziemy robić chaty, stary, to nie jest legalne. Mam, rozumiesz, że ja mam legalny biznes? Jak to na wykończeniówkę, to chyba legalnie, no. Słuchaj, musimy jechać, przebrać się za miasto, żeby nikt nas nie widział, jak się przebieramy. Zna pewien sklepik. Niedaleko na wylotówce. Gdzie umiesz, komórowe i jedziemy. Nie, potrzebuję jakiejś skarpety na twarz, rozumiesz? A słońce akurat zachodzi, czas na robotę. Ja mam klamę, jak coś i kastet. Ty masz nóż, to poradzimy sobie. Tylko pamiętaj, nie możesz peniać. Jak podjadą psy, nadupcamy się z nimi. Rozumiesz, o co chodzi? Psy! Tak. Bo nie będą potrzebne. No, stary, zdziwiłbyś się. Są specjalne alarmy, kamery, albo jakiś konfidencie przy, kurwa, przy juka, normalnie z okna. Wszystko musisz brać pod uwagę. Kumasz, dziadu? Rozumiesz mnie? Kumam, uważaj! A to było ostrzeżenie. Kurwa! Ja pierdolę! O, wszystko dobrze? Przepraszam. Ja będę prowadził. Spokojnie, spokojnie. Był na farmie farmer stary, który warzywa se zbierał. Raz marchewkę sobie zebrał, a raz kurwa selera. Zaszkiś piosenki Franklin. Tak, znam, tylko popierdoliłem miejsca. Tu nie ma sklepu z ciuchami, tylko ja popierdoliłem piosenki. Słuchaj, zmienimy też furę. To nie będziemy się poruszać, jak idziemy na napad. Wszystko załatwimy spoza miasta, kumasz. Furę, przebranie. Jest fura, którą będziemy taksówkę jakaś. Czekaj, sprawdzę. Siema, co się tu robił? Ja tu robiłem? Tak. Po co ci ta latarka, jak jeszcze jasno jest? Wydaje mi się, że robiłeś kasetkę. No, problem właśnie jest taki, że no nie zrobiłem. Na pewno? No, próbowałeś. Próbowałem, przyznałem się bez bicia, no próbowałem. To masz problem. Uważaj na siebie. What's crackin', co powiesz na to? Nikt mnie nie pozna. Co, kurwa, wygląda jak pierdolony Kimbo Slice. Jak zaraz ci zajebę, to zrobisz tak ryszyk nogami. Owsiarzu jeden, zboziarzu jebany. Popatrz, co się dzieje. Wygląda jak Godzilla. Właśnie tak. Niezły styl, co? Przepraszam, wygląda jak King Kong kontra Godzilla. Dobra, ale muszę mieć skarpetę na głowę. Zakładaj, bo patrzysz, jak się ciebie nie da. Od razu lepiej, chłopaku. Dobra, jestem gotowy na robotę. Idziemy, bo już noc jest. Dawaj. Najgorszy jest ten kaszel widział nasze twarze, wiesz o co chodzi? Wyglądasz, jakbyś chciał sąsiadowi całe żniwo zapierdolić. Bo właśnie jedna żniwa, stary. Szybciej, a nie się wozisz, jakie ma na uraguta. Sorry, lecimy. A gdzie jest ten cfel? Widział nasze twarze. Dobra, odpaliłem ci furę, ale ty wsiadaj i ty prowadź. Idziemy teraz na zleceniówkę, kurwa. Ona zrobiła to sąsiadem. Zbierała u niego marchewkę. Chciałbym zabrać na ziemniaki. A on zrobił jej minetkę. Trzymaj się raz, Franklin, trzymaj się. Jakbym zapierdalał traktorem po polu sąsiada w nocy. A! Przepraszam, dawaj na naprawę, panie. Patrz pan, cały przód skasowany. Panie, będę panu jedno słowo. Będę słowo. Dawaj na naprawę. Spierdalaj. Trzymaj się, Franklin. Mam jednego nieprzyjaciela na ogonie. Nieźle, że ci idzie. Dobrze prowadzisz, stary. Musiałeś chyba być najlepszym woźnicą u siebie na wsi, co? Let's go, Kraken. Tak się składa, że jeździłem tylko traktorkę w moim życiu. Traktorciu, ale zawsze coś. Noc już w pełni. Mam nadzieję, że zlecenia są gotowe dla dobrych chłopaków. Słuchaj, jakbyśmy na dwóch występowali w filmie, piękna i bestia, to kto byłby bestią? Nie mam pojęcia, stary. A czemu w ogóle pytasz o takie coś? Tak się zastanawiałem, jak jechałem i patrzyłem na ciebie. Yeah, słuchaj, gdzie to miejsce jest dokładnie? Kojarzysz? No, tak średnio. Chyba jeszcze prosto. Masz wytrychy, żeby się dostać do takiego mieszkania? Szkoda, że nie bardzo. Jestem ktoś, słuchaj. Spokojnie, nie spinaj się. Lokalni celebryci, wyluzuj. Ja mam wytrychy, więc pomogę ci się włamać.